spotkali się w niedzielne przedpołudnie, aby w symboliczny sposób z jednej strony przypomnieć o tym dniu, z drugiej zaś skłonić społeczeństwo do refleksji, ale i też uświadomić wszystkich użytkowników dróg, że bezpieczeństwo na drodze w dużej mierze zależy od nich samych. Mowa o Światowym Dniu Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych, które co roku przypada w trzecią niedzielę listopada. Organizatorem tej spontanicznej akcji było Stowarzyszenie Rowerowe Pabianice. Oprócz jego członków wzięli w niej udział inni rowerzyści, w tym z klubu rowerowego Wigor Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 25-osobowa grupa przejechała z parkingu przed halą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ścieżką rowerową wzdłuż ulic Kilińskiego, Świetlickiego, Waltera Jankego na ulicę Nawrockiego. Miejsce nieprzypadkowe. Ginął w tym miejscu człowiek. Na ulicy Nawrockiego 10 grudnia 2014 roku zginął tragicznie 31-letni rowerzysta. Jego pamięć, jak również wszystkich ofiar wypadków drogowych, uczczono minutą ciszy. Zapalono znicze oraz umieszczono symboliczną kartkę z napisem. Później rowerzyści przejechali ścieżką wzdłuż Nawrockiego, skręcili w Grota Roweckiego, by dojechać w okolice marketu Castorama. Drugą częścią akcji w ramach obchodów tego dnia jest akcja Świeć przykładem, noś odblaski. W ramach tego działania niechronionym uczestnikom ruchu drogowego rozdawano gadżety. Właścicielom jednośladów wręczano lampki rowerowe, piesi natomiast otrzymywali opaski, odblaski oraz kamizelki odblaskowe. Rozdawano również ulotki informacyjne. Wszystko po to, żeby pokazać, zobrazować, jak ważnym elementem jest nasze bezpieczeństwo na drogach, zwłaszcza po zmroku. Przy użyciu specjalnej tuby pokazano również, jak kierujący pojazdem widzi po zmroku pieszego bez odblasków, a jak wyposażonego w elementy odblaskowe. Akcja odbyła się w zasadzie dzięki naszym partnerom, którzy pomogli nam, wsparli nas elementami służącymi tutaj do poprawy bezpieczeństwa. Jest to firma farmaceutyczna Adamet, jest to sklep rowerowy Alpina, Agencja Ubezpieczeniowa EPA Ubezpieczenia, jest to też Fundacja Ogień Zabija, no i Pabianicka Policja, która z nami tutaj dzielnie współpracuje. Jak wynika ze statystyk, w 2020 roku w Polsce doszło do 23 540 wypadków drogowych, w wyniku których 26 463 osoby zostały ranne, a 2491 osób poniosło śmierć. Jeśli chodzi o rowerzystów, to uczestniczyli oni w ubiegłym roku w 3768 wypadkach drogowych. Zginęło w nich wówczas 249 rowerzystów, a ranne zostały 3403 osoby, w tym 3393 rowerzystów i 10 pasażerów. W powiecie pabieńskim w ubiegłym roku odnotowano 52 wypadki drogowe, z czego 9 z udziałem rowerzystów. Rannych zostało w nich 48 osób, w tym 8 rowerzystów. Jeśli chodzi natomiast o osoby, które poniosły śmierć, to było ich 12, w tym 1 rowerzysta. Zdecydowanie uważamy, że tego typu akcje w pewien sposób przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa. Mamy nadzieję, że przysłowiowy odblask za 5 zł uratuje komuś po zmroku życie. Taka jest nasza tutaj idea tego działania i też wielokrotnie słychać o tym, że gdzieś ludzie poza miastem po zmroku giną dlatego tylko, że poruszali się i nie byli widoczni, a kierowcy nie mieli szans nawet zauważyć. Akcja z okazji Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych odbyła się po raz drugi. Pierwszy raz akcję zorganizowaliśmy w 2019 roku. Wtedy to pod Urzędem Miejskim symbolicznie uczciliśmy pamięć ofiar wypadków. I złożyliśmy na ręce lokalnych władz samorządowych petycję, w której wnioskowaliśmy o poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych. Petycja przyniosła pozytywny efekt, dlatego że w czerwcu doszło do zmiany przepisów, w których pieszy nabyli nowe prawa już przed wejściem na pasy. Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych został zapoczątkowany w 1993 roku przez angielską organizację Road Peace. W 2005 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ zaprosiło państwa członkowskie i społeczność międzynarodową do obchodzenia trzeciej niedzieli listopada jako Światowego Dnia Pamięci o ofiarach wypadków drogowych.
Dzień ten ma być wyrazem uznania dla ofiar wypadków drogowych i ich rodzin, jednocześnie stanowić odpowiedź na wielką potrzebę ofiar wypadków drogowych, potrzebę upowszechniania ich straty i cierpienia. Realizacja projektu tramwajowego to nie tylko prace drogowo-torowe. Wykonawca remontu, spółka Progrek Infracity, poinformował o postępie prac przy budowie podstacji trakcyjnej. Mowa o budynku zlokalizowanym na dużym skręcie. Dotychczas w zniszczonym blaszaku funkcjonowała stara, kilkudziesięcioletnia podstacja, gdzie przez dziesięciolecia nie było żadnych inwestycji w ten obiekt. Fatalny stan techniczny przestarzałych urządzeń, szczególnie w okresie zimowym, powodował zaniki napięcia w sieci trakcyjnej. Skutkowało to uciążliwymi dla pasażerów przerwami w ruchu na linii 41. Dzięki budowie nowego obiektu, wyposażonego w najnowsze urządzenia, zachowana zostanie ciągłość zasilania sieci tramwajowej, informuje wykonawca. W nowym budynku o kubaturze 337 m sześciennych do tej pory zostały zabudowane urządzenia elektroenergetyczne, m.in. rozdzielnica i siłownia prądu stałego, szafa obiektowa telemechaniki czy tablica licznikowa wraz z układem pomiarowym. W najbliższych dniach w budynku podstacji zostaną zamontowane kolejne elementy. Zakończenie robót wraz z próbami uruchomieniowymi i odbiorczymi urządzeń w obiekcie planowane jest w styczniu przyszłego roku. Podstacja trakcyjna to ważny element infrastruktury, niewidoczny dla pasażera komunikacji, a jednocześnie niezbędny w całym systemie, podkreśla wykonawca. Podstacja będzie połączona z centralną dyspozytornią mocy w Łodzi, którą obsługuje łódzkie MPK. Obiekt na dużym skręcie to jedna z dwóch nowych podstacji, z których zasilana będzie trakcja. Kolejna powstanie przy ulicy Żeromskiego. Hymnem Polskiego Czerwonego Krzyża rozpoczęto uroczystość stulecia ruchu młodzieżowego PCK. Wydarzenie, które miało miejsce w Młodzieżowym Domu Kultury, było skromne, ale jakże istotne dla młodych ludzi, którzy bezinteresownie działają na rzecz drugiego człowieka w czerwonokrzyskiej organizacji. Niestety odbyło się z ograniczoną ilością uczestników ze względu na sytuację epidemiologiczną. Spotkaliśmy się dzisiaj tutaj, by pokazać, że działamy i będziemy działać dalej. Bardzo cieszymy się, że możemy spędzać nasze święto razem z Państwem. Jesteśmy organizacją, która głównie zajmuje się niesieniem pomocy innym. Staramy się pomagać na tyle, ile możemy. Mamy liczną grupę wolontariuszy. Działamy na mieście i nie tylko. Między innymi to są pomocy typu zbieranie złotych monet, które później przekazujemy i przeznaczamy pieniążki na pomoc osobom starszym bądź niepełnosprawnym. Zbieramy również paczki żywność na paczki świąteczne, które przekazujemy osobom starszym. I również to też każdorazowa pomoc niesiona właśnie taka na mieście dla dzieci, żeby dzieci również mogły z tego korzystać, na przykład podczas atrakcji u nas bezpośrednio robionych na naszym oddziale, ale też i również to, co się dzieje na zewnątrz. A czy współpracujecie z kimś ewentualnie, z innymi osobami, z innego rodzaju, nie wiem, wolontariatem? Tak, właśnie staramy się, teraz będzie nowy projekt, który za niedługo ruszy z Agrafką, również znaną grupą w Pawianicach wolontarystyczną. Mam nadzieję, że jak najbardziej nasza współpraca będzie korzystna dla nas wszystkich. No i mam nadzieję, że zobaczymy się za niedługo w szerszym jeszcze gronie. PCK ma stałych 50 wolontariuszy. Są to osoby w wieku od 13 do 26 lat. Jak napisał w liście Andrzej Chałupka, prezes oddziału rejonowego PCK w Pabienicach, który ze względu na absencję chorobową nie mógł uczestniczyć w uroczystości, młodzież skupiona w ruchu jest siłą napędową stowarzyszenia. Ma ona swój olbrzymi udział w tym, że Polski Czerwony Krzyż jest dziś postrzegany jako stowarzyszenie działające dla wszystkich, którzy potrzebują jego pomocy. Najaktywniejszym wolontariuszem Jolanta Chełmińska, członkini zarządu głównego PCK i prezes łódzkiego oddziału okręgowego PCK oraz Michał Siemiński, dyrektor łódzkiego oddziału okręgowego PCK, przyznali odznaki społecznych instruktorów młodzieżowych. Złotą wręczono Szymonowi Wachulcowi i Weronice Podobińskiej. Natomiast srebrną otrzymali Paulina Trojan, Krzysztof Pluta, Anna Mądrakowska i Malwina Socha. Gratuluję i życzę, abyście nigdy nie ustali w możliwości, w chęci pomagania innym, szkolenia innych i edukowania, dzielenia się swoimi umiejętnościami, bo to jest chyba najważniejsze w ogóle w życiu naszym, umieć dzielić się tym, co potrafimy. Bardzo dziękuję, gratuluję.
Były również pamiątkowe plakiety od samorządów. Zarówno władze powiatowe, jak i miejskie wyróżniły kilku wolontariuszy. Za wieloletnią działalność w wolontariacie młodzieżowym oddziału rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Pawianicach. Takie motto, niech zawsze w życiu towarzyszy ci powiedzenie, nie myśl, ile ty możesz skorzystać, tylko myśl, ile możesz ofiarować drugiemu człowiekowi. Otrzymali Kamil Rynkiewicz, Krzysztof Pluta, Paulina Trojan, Patrycja Reliszka i Jakub Majer. Natomiast z rąk wiceprezydent Pabianic Aleksandry Jarmakowskiej-Jasiczek za zasługi w działalności w wolontariacie młodzieżowym PCK plakiety otrzymały Weronika Podobińska, Malwina Socha, Laura Kret, Anna Mądrakowska i Aleksandra Błaszczyk. Były również podziękowania dla wszystkich wolontariuszy działających w szkolnych klubach PCK zarówno w mieście, jak i w powiecie. Przygoda Malwiny Sochy, która obecnie jest przewodniczącą grupy SIM PCK w Pabianicach z wolontariatem czerwonokrzyskiej organizacji, rozpoczęła się 7 lat temu. Przyszłam zaraz na początku gimnazjalnej klasy swojej. Dla mnie wolontariat jest odskocznią, zupełnie czymś innym, czymś, co mogłam doświadczyć dopiero, jak poznałam, co to znaczy wolontariat. Przyszłam szczerze z nudów, dlatego że mi się nudziło w domu, nie wiedziałam, co mam robić. Wstąpiłam do wolontariatu i tak to się wszystko zaczęło. Zaczęłam przychodzić na zebrania, potem brać udział w akcjach, no i po prostu się to wszystko tak wkręciłam w to pomaganie. To jest taka iskierka w głowie, która się urodziła, takie serce się znacznie powiększyło. I jak zobaczyłam właśnie dzieci, które się uśmiechają i którą dają taką niezwykłą radość, to stwierdziłam, że to jest to, co chcę robić i chcę iść dalej po szczebelkach w tym kierunku, dlatego wszystkich bardzo serdecznie zachęcam i zapraszam do nas, można śmiało dołączyć, na przykład przez Facebooka, można pisać do nas na Polskim Czerwonym Krzyżu i tak można do nas dołączyć. Jeśli już zachęciłaś, to powiedz jeszcze tak na koniec, dlaczego warto jest zostać wolontariuszem PCK? Przede wszystkim dla nas samych, tak? Bo samemu się rozwijamy i wolontariat jakby wprawia nas o większe i lepsze jakby stosunki do innych ludzi. Ale no z takich korzyści, no to myślę, że samemu każdy z nas będzie potrafił coś wyciągnąć z tego, jak do nas dołączy. Oprócz gratulacji i podziękowań dla wolontariuszy, ciepłe słowa padły z ust samych wolontariuszy dla zarządu oddziału rejonowego PCK. Jubileuszowe spotkanie zakończył słodki poczęstunek, tort dla wszystkich fabianickich wolontariuszy PCK. Ruszyły przygotowania do kolejnego, 30. jubileuszowego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak będzie wyglądał w obliczu trwającej pandemii? Jakie imprezy odbędą się w ramach orkiestry? Ilu wolontariuszy wyjdzie z puszkami na ulicę? I w końcu, gdzie odbędzie się finałowy niedzielny koncert? Odpowiedzi na te pytania będziemy poznawali z każdym tygodniem po kolejnych spotkaniach Pabiańskiego Sztabu. Jedno jest pewne, pokieruje nim nowy szef, Michał Pietrzak, znany jako działacz społeczny i polityczny. Jak przyznał i przypomniał, z WOŚP jest związany od 10 lat. Był wolontariuszem, zajmował się grafiką, dokumentacją fotograficzną, prowadził fanpage'a, również grał z zespołem na scenie podczas koncertów. Jednym słowem, ma doświadczenie w tej kwestii, niemniej jednak będzie, jak zapowiedział, współpracował z poprzednimi szefami pabiańskiego WOŚP. Z Maciejem Tomaszewskim, komendantem chówce ZKP Pabianice, który przez ostatnie 2 lata kierował orkiestrą, ale z powodów osobistych i zawodowych zrezygnował z pełnienia tej funkcji, oraz z Dariuszem Kamieniakiem, który orkiestrę szefował wcześniej przez 5 edycji. To, co pozostaje bez zmian, to organizacja sztabu, którym zawiadywać i pracować będą nadal harcerze z chówca ZHP Pabianice. 30. finał WOŚP odbędzie się 30 stycznia. W naszym mieście według założeń orkiestra wystartuje w piątek 28 stycznia. W ciągu 3 dni zorganizowane zostaną imprezy zarówno plenerowe, jak i stacjonarne w szkołach i placówkach kulturalnych. Na pewno, jak czytamy w komunikacie, będzie coroczny festyn dzieci dzieciom, maraton zumby, bieg policz się z cukrzycą oraz niedzielny koncert finałowy. Z dodatkowych imprez w planach są zawody sportowe dla dzieci oraz koncert biletowany. W tych dniach kwestować będą wolontariusze. Ich nabór ruszy niebawem. W 9. kolejce spotkań pierwszej ligi kobiet koszykarki Grodz F&F Automatyka Pabieńce podejmowały u siebie drugą drużynę AZS UMCS Lublin. Po wysokim zwycięstwie w Aleksandrowie Łódzkim 81-57 z tamtejszym basketem tydzień wcześniej kibice oczekiwali zaciętej walki w pojedynku z lubliniankami.
Nie przeliczyli się. Mecz otworzyła celną dwójką kapitan naszej drużyny Magdalena Grzelak. Za chwilę kolejne dwa oczka dołożyła Aleksandra Janiak. W połowie kwarty podopieczne Piotra Rozwadowskiego prowadziły 11-5. Kolejne 5 minut należało jednak do drużyny gości, która nie tylko odrobiła stratę, ale i wygrała pierwszą kwartę 17-15. Lublinianki na prowadzeniu były zaledwie 28 sekund. Drugą odsłonę gospodynie zaczęły z przytupem 7-punktową serią, wychodząc na prowadzenie 22-17. W połowie kwarty Pobieńczanki prowadziły już 13 punktami 35-22. Finalnie kończąc tę odsłonę wygraną 25-9 i do szatni nasza drużyna schodziła przy wyniku 40-26. Po przerwie podopieczne trenera Piotra Rozwadowskiego nie spuściły z tonu. Skuteczny atak, przechwyty i bloki dały efekt w postaci wygranej trzeciej kwarty 22-6 i prowadzeniem na 10 minut przed ostatnim gwizdkiem różnicą 30 punktów 62-32. Czwarta odsłona również padła łupem gospodyń, wygrana 19-3. Grot F&F Automatyka pokonał AZS UMCS Lublin 81-35 mimo wzmocnienia drużyny gości przez ekstraklasowe zawodniczki. Tutaj były Olga Trzeciak, Duchnowska, także to były też dziewczynki, które trenują z ekstraklasą. Bardzo dobry zespół, natomiast my zagraliśmy dzisiaj w miarę, bardzo dobry też mecz. No, nie będę mówił, że w miarę poprawnie, bo zagraliśmy dobry mecz, szczególnie w tej strefie, gdzie przeciwniczki zatrzymaliśmy na chyba 9 punktach w drugiej połowie. I niezła chyba skuteczność, jeszcze powiem szczerze, nie sprawdzałem statystyk, niezła skuteczność. Znowu rzucamy parę ładnych punktów za 3 punkty i to się przeniosło na taki wynik. Rzeczywiście skuteczność z gry, jak widać z pomeczowych statystyk, była bardzo dobra i wyniosła 50%. 9 rzutów za 3 z 22 wykonanych trafiło do kosza przeciwniczek, co dało skuteczność prawie 41%. Jeszcze lepsza, bo 55% była skuteczność w rzutach za 2 punkty. Do tego dochodzą jeszcze 44 zbiórki i 15 przechwytów. Najskuteczniejsza w meczu z akademiczkami z Lublina była kapitan naszej drużyny Magdalena Grzelak, która w ostatnich meczach nie miała zbyt dobrych statystyk, a w tym zdobyła 21 punktów. Magda dzisiaj zdobyła dużo punktów, natomiast w ostatnim meczu nie zdobyła tych punktów, natomiast bardzo dobrze kierowała obroną, także tutaj ja nie miałem żadnych jakichś tam zastrzeżeń do ostatniego meczu Magdy, tak? Natomiast tutaj nie dość, że kierowała obroną, to jeszcze dorzuciła punkty i z tego się bardzo cieszę. W meczu z Lubliniankami punktowały prawie wszystkie zawodniczki, które wyszły na parkiet. Po 16 punktów na swoim koncie zapisały Natalia Danych i Natalia Łopińska. 10 zdobyła Aleksandra Janiak, po 6 Aleksandra Lorenz i Pola Kazimierczak. 4 Patrycja Kirsch i 2 Aleksandra Kowalska, dla której były to pierwsze punkty w tym sezonie ligowym. Kolejnym przeciwnikiem Grot F&F Automatyka będzie AZS Uniwersytet Warszawski. To też jest silny zespół. Tutaj naprawdę te wszystkie zespoły są w miarę silne, wyrównane i tutaj może być tak, że dyspozycja dnia, że dyspozycja dosłownie dnia może zadecydować o tym, czy ktoś wygrywa, czy przegrywa. Mecz odbędzie się w stolicy w sobotę 27 listopada, początek spotkania o godzinie 18:30. Na początku listopada odbyły się zawody w tenisie stołowym o Mistrzostwo Powiatu rozgrywane w ramach Igrzysk Dzieci. W szkolnej sali gimnastycznej w Chechle rywalizowały drużyny dziewcząt i chłopców. Podczas tych zawodów wyłonione reprezentacje, które uzyskały awans do półfinałów wojewódzkich. Wśród dziewcząt były to mistrzynie powiatu ze szkoły podstawowej nr 17 i wicemistrzynie ze szkoły podstawowej z Pawlikowic, a wśród chłopców mistrzowie ze szkoły podstawowej nr 17 i wicemistrzowie z Lutomierska. Półfinał wojewódzki rozegrany został w Zgierzu. Zawody na tym szczeblu rywalizacji nasze reprezentacje zakończyły z bardzo dobrymi rezultatami. Rywalizacje dziewcząt wygrały ping-pongistki szkoły podstawowej nr 17, a na drugim miejscu, tak jak w zawodach powiatowych, uplasowały się tenisistki stołowe ze szkoły podstawowej z Pawlikowic. W zawodach chłopców również pierwsze dwa miejsca zajęli nasi reprezentanci. Zwyciężyli ping-pongiści ze szkoły podstawowej nr 17, a drugie miejsce wywalczyła ekipa tenisistów z Lutomierska. Teraz nasze drużyny czeka walka o Mistrzostwo Województwa Łódzkiego. Miejscem rozgrywania finału wojewódzkiego będzie Rawa Mazowiecka. Zawody dziewcząt odbędą się 24, a chłopców 25 listopada.